Siemaneczko, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Tutaj Reczek i słuchajcie, witam was w takim vlogu pogadankowym. Chciałem wam powiedzieć do sytuacji, która nadeszła dla mnie niedawno, dla was nie wiem kiedy ja to wstawię, więc ciężko mi powiedzieć. Słuchajcie, o co się rozchodzi? Straciłem wszystkie zdjęcia i filmy z wyjazdu terodniowego do rodzice. Tak, słuchajcie, miałem stracone filmy i zdjęcia z karty SD, z karty pamięci, która była w aparacie. Ale jak do tego doszło? Chciałem podłączyć kartę SD do komputera, tak jak zawsze, żeby przenieść sobie na komputer wszystko i żeby mieć wszystko w komputerze. Lecz mój komputer nie wykrywał karty SD. Dziwne, bo zawsze została wykrywana, jak wkładałem kartę SD do komputera, a ona dalej nie działa. Mówię, no dobrze, zobaczę jak u rodziców na laptopie. Włączam rodziców laptopa. No i działa. Są filmy, są zdjęcia. Ja mówię, nie chcę zagracać rodzicom komputera, dlatego że mam pendrive'a. Podłączyłem pendrive'a i chciałem zgrać z karty SD do pendrive'a. No i się ładuje. Podobało się prawie 4 godziny. Wysyłało się tam. Widziałam, że są po prostu wysłane pliki, że się zmniejsza cały czas ilość gigabajtów, ponieważ zajęło 16 równe chyba 15,9 giga, więc słuchajcie, bardzo dużo. Wiecie, bardzo dużo krótkich scenek jest, bardzo dużo jest po prostu wszystkiego naraz, tak? Ale mówię dalej. No i przesyła się 4 godziny, potem się zacina, wszystko się zacięło, komputer się zaciął, mówię dobra, odczekam, nie będę nic klikał, bo się coś stanie. Nawet jak nie klikałem, to co się stało? Wszystko się wyłączyło. Komputer się wyłączył, laptop się wyłączył. O co chodzi, nie? Co się stało? Nie wiem. Włączam komputer od nowa. I co? I nie mam filmów ani zdjęć. Zostało 90 filmów na karcie SD. Zdjęć 0. Reszty filmów nic. Było 470 filmów. No i ja wpadłem w szał. Pojechałem prosto do serwisu. W serwisie powiedzieli mi, a mam przecież 90 filmów, ale to powinno starczyć. Ja mówię, nie, było 470, jak te 470? A to pan z tego nie zrobi. Aha, dobra. To nie, mówię, dobra, to poszedłem do drugiego, do takiego typowego fotografa. Pokazuje, ona mówi, no nie wiem, czy uda nam się to odzyskać, będzie ciężko i tak dalej, aha. A, wracając jeszcze do serwisu, facet bez mojej zgody postanowił sformatować kartę pamięci. Ja nie wiem, czy można takie coś, on powinien się mnie zapytać, czy chce być sformatowany, bo ja na przykład nie chcę. Ale mi go sformatował prawdopodobnie, coś tam klikał, formatuj, ale ja nie wiem, czy... No prawdopodobnie tak, tak to by wyszło. Ale mówię, dobra, trudno się stało, to się stało. Oczywiście cały czas byłem na łączu z Piekielny, czyli osoba, która... Mamy teraz ze sobą taki lepszy kontakt, po prostu to jest mój widz. I po prostu mamy ze sobą kontakt typowo Messenger, dzwonimy do siebie, pomagamy nawzajem sobie, opowiadam o swoich przeżyciach i tak dalej, ale to już nie ten. I co zrobiłem dalej? Słuchajcie, wracam do domu, no i właśnie ten Piekielny podsyła mi różne programy, które mogę odzyskać. Tak, ja sam poszukałem w internecie, dużo było płatnych, bezpłatnych było, ale nic nie wykryło. No i skorzystałem pierw bezpłatnego, czyli Recuva. Słuchajcie, udało mi się, odzyskała zdjęcia, wszystko pięknie, ładnie. Odzyskała filmy też, ale niestety większość filmów została, że tak powiem, zepsuta. Po prostu media player nie dał rady otworzyć mi filmu. Potem szukałem w internecie, jaki to jest problem, albo i Piekielny im powiedział. Po prostu MP4 jest uszkodzone, po prostu film jest uszkodzony. No dobra, no to ja mówię, dobra, to poszukam w internecie programów, które potrafią, tak powiem, odzyskać MP4, tak? Po prostu odzyskać filmy, że po prostu działały. No ale z bezpłatnych nic nie działało. Więc mówię, dobra, miałem zainstalowane
PIP programów. No i jeden się trafił, Strong Recovery. Zobaczcie z tyłu na laptop. Strong Recovery. Nie udało się, odzyskało dużo filmów. Więcej niż 470, więc filmy łochowo z dawnych jeszcze lat. Znaczy z dawnych jeszcze lat, może z jakiegoś tam jeszcze wypadu. Odzyskało. I ja mówię, no dobrze. I klikam w to, maksymalnie mogę odzyskać 3 filmy. Więc ja na głupiego, na szybkiego odzyskałem 3 pierwsze filmy. Działały. Mówię, dobre, no ale ze środka, no bo rekuwa tak samo mi wykryła. Początkowe filmy, może z 10-15 filmów działało, a reszta już nie działała. Więc mówię, no dobrze. Strong Recovery jest bezpłatny do 3 plików, powyżej już jest płatna. Więc mówię, no dobra, zapłacę, nie? Wchodzę na ich stronę. Cena 20 zł za pobranie 36 mega? 34? Ja mówię, no dobra, to chociaż 3 filmy ze środka mogę pobrać poprzez to, no to i wchodzę na to. No i pobieram 3 ze środka. Działa. Ja mówię, byłem taki podekscytowany, mówię, kurde, nareszcie działa. I potem musiałem wydać 75 zł na to, aby odzyskać wszystkie filmy, wszystkie zdjęcia w miarę, no dobrej jakości, no normalnej jakości, tak jak powinno być. I dlatego mówię osobom, którzy mają również z tym problem, jeżeli straciliście filmy, polecam program Strong Recover. Tutaj wyświetli się gdzieś napis, w opisie do filmu będzie link do tej strony. Naprawdę nie bójcie się korzystać z tej strony. Ja ją polecam, ponieważ mi zadziałała. Jest dla mnie zaufaną stroną, więc w razie czego, jak znowu stracę zdjęcia, filmy, będę się kierował tą stroną, no i cóż, będę za nią płacił, tak? W internecie, wiecie, spróbowałem szukać jakiejś alternatywy, coś, żeby nie płacić, czyli pisałem sobie Strong Recovery, okay, żeby jakiś klucz był, nic nie działo. Wierzcie mi, nie szukajcie nawet na YouTubie nic takiego, bo naprawdę to się wam nie uda. Kupić po prostu, zapłacić pieniążki, jeżeli chcecie naprawdę odzyskać filmy, są dla was one ważne, to naprawdę warto. Naprawdę jest ona prosta w obsłudze, bardzo łatwa, intuicyjna, więc spokojnie sobie dojdziecie do, tak powiem, odzyskania swoich ważnych rzeczy. Filmów, zdjęć, wszystkiego można odzyskać, co się tam po prostu zginęło, bo tam można sobie wybrać wideo, zdjęcia, pliki, foldery, dokumenty. Wszystko można odzyskać, więc polecam Strong Recovery. Rekuwę też, jeżeli możecie sporać pierwszy z rekuwą, bo ona jest bezpłatna. Jeżeli uda wam się rekuwą, to nice. Oczywiście polecam od razu pełen skan zrobić. A potem, jeżeli się nie uda odzyskać, albo się uda odzyskać, albo są pliki stracone wtedy, albo nie działają, to po prostu polecam Strong Recovery. I pierw polecam tak, jak ja zrobię, czyli zapłacię pierw 20 zł za to, żeby sprawdzić, czy w ogóle to działa, bo bez sensu płacić 70 zł za to, co coś nie będzie działało. Pierw zapłacić 20 zł, sprawdzić, czy działa. Na przykład, zrobić tak, jak ja zrobiłem, czyli z rekułą na przykład nie działał numer filmu 295, tak? No i sprawdzam w Strong Recovery, zjeżdżam na 295, to sobie pobrałem, działa. Rekuwie nie działa. Dobra, szukam w rekuwie następny, 298. Wchodzę w Strong Recovery, zjeżdżam, 298, sprawdzam, działa. No to wiadomo, że Strong Recovery będzie działało. Może nie wszystko, bo faktycznie są jakieś tam drobne filmy, które nie działają, ale jest to działa. Nie działa jeden, działa. Nie działa jeden, nie działa dwa, działa. Słuchajcie, takie drobne rzeczy to tak naprawdę nic. Ja nie będę na to zwracał zbytnio uwagi. Po prostu to montował normalnie. Więc kiedy oglądacie ten film, ja go zmontuję tak i tak go wstawię, że po prostu zobaczycie go tydzień przed okresem, kiedy będę po prostu wstawiał wam filmy z wyjazdu, żeby był po prostu ciąg, taki dobry ciąg po prostu, żeby był. Te vlogi postaram się zmontować trochę inaczej niż zawsze, czy będą bardziej atrakcyjne, bardziej przyjazne dla oka. I taki jest mój pomysł, taki jest mój zamysł, więc powinno być fajnie. Będę trochę nad tym siedział, dlatego nie wiem, czy one się pojawią w październiku, czy w listopadzie, bo jeszcze parę vlogów mam do zmontowania, ale na pewno jak widzicie już ten filmik, to za tydzień pojawi się już vlog z wycieczki, czyli będzie wycieczka, myślnik, dzień pierwszy, czy coś takiego. Ja jeszcze pomyślę nad tym, jak dokładnie nazwać całą taką jakby serię wycieczki, czterodniowej wycieczki. A na dzień dzisiejszy trzymajcie się, do zobaczonka, bajo,
Jeżeli jesteś tu nowy, ze względu na to, że ci pomogą odzyskać filmy, tu łapeczkę możesz zostawić, a jeżeli lubisz tematykę gier, to oczywiście subskrybera jak zostawisz, będę ci wdzięczny. Bajo, pa pa!